Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Ocena żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Odpowiednie magazynowanie surowców w gastronomii związane jest z właściwą obróbką wstępną tych surowców oraz z gospodarką surowcową zgodną z zasadą FIFO. FIFO to skrót od angielskiego powiedzenia first in, first out czyli pierwsze przyszło, pierwsze wychodzi. Obróbka wstępna powinna się odbywać w strefie brudnej i powodować jak najmniejsze straty wartości odżywczych. W każdym zakładzie powinien być magazyn surowców, czyli specjalnie wydzielone oznakowane pomieszczenia do przechowywania. Dla właściwego przechowywania surowców i produktów, bardzo ważna jest ich wstępna selekcja. Różne surowce wymagają różnych warunków magazynowania, zależnie od ich specyficznych cech przy przechowywaniu niektórych surowców i produktów należy monitorować temperaturę i wilgotność, inne przechowuje się w chłodniach w temperaturze około 6 stopni Celsjusza albo w mrożniach poniżej minus -18 stopni Celsjusza. Surowce należy przechowywać w odpowiednich opakowaniach zbiorczych, takich jak kosze, pojemniki, beczki lub worki wykonane z jak najbardziej neutralnych, oficjalnie dopuszczonych materiałów. Pozwalających na wielokrotne wykorzystanie i niepowodujących zmian podczas kontaktu z żywnością. Należy unikać opakowań wykonanych z drewna, np. skrzyni czy palet oraz opakowań ze szkła. Podczas przechowywania i procesów technologicznych trzeba eliminować możliwość wystąpienia zanieczyszczeń krzyżowych. Surowce powinny być magazynowane w osobnych pojemnikach i urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych dla różnych asortymentów, np. dla wędlin albo mięsa. W tej samej lodówce można umieścić np. wędliny i nabiał albo mięso i drób surowy. Przy wspomnianym przechowywaniu różnych asortymentów, np. mięsa i wędlin, należy pamiętać o takim rozlokowaniu, aby surowce nie oddziaływały na siebie negatywnie i nie powodowały skażenia krzyżowego. Sprzęt drobny, naczynia i narzędzia wykorzystywane do obróbki wstępnej surowców pod żadnym pozorem nie mogą być użyte w dalszych procesach w strefie czystej. Nie wolno na przykład na tej samej desce kroić najpierw mięsa, a następnie pieczywa. Podobnie wygląda sytuacja w strefie brudnej. Optymalnym rozwiązaniem jest kolorystyczne rozdzielenie drobnego sprzętu dla poszczególnych asortymentów surowców. Kolor czerwony do mięsa surowego, zielony do warzyw, żółty do drobiu surowego, niebieski do ryb, biały do nabiału, brązowy do mięsa gotowanego. W rozmrażaniu surowców żelazną zasadą jest możliwość przeprowadzenia tego procesu tylko jeden raz. Artykułu spożywczego raz rozmrożonego nie wolno zamrażać ponownie. Rozmrażanie najlepiej prowadzić w urządzeniach chłodniczych w temperaturze do 4 stopni Celsjusza. Obróbka termiczna ogranicza możliwości wzrostu niekorzystnej mikroflory bakteryjnej lub obniża liczebność do bezpiecznego poziomu. Temperatura wewnątrz potrawy powinna wynosić minimum 65-70 stopni Celsjusza. Temperatura 63 do 70 stopni Celsjusza nie gwarantuje dezaktywacji mikroorganizmów patogennych wytwarzających przetrwalniki. Potrawy gotowe, które nie zostały skierowane do spożycia, powinny zostać natychmiast wychłodzone do bezpiecznej temperatury 4 stopni Celsjusza. Następnie potrawa powinna zostać oznaczona, przechowywana w chłodziarce do momentu przygotowania do konsumpcji. Czas przechowywania i temperatura powinny być monitorowane. Przechowywanie nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin. Jeżeli w tym czasie półprodukt lub potrawa nie zostaną wykorzystane, należy je potraktować jako odpad i zutylizować. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.